No i co? No i tutaj to jest ten salon meblowy, którego szukaliśmy. Proszę, masz. A tam co jest? Tam jest salon piękności, tam nie masz czego szukać akurat. No. Przestań, Mietek, to nie jest śmieszne. Nie jest śmieszne. Welkomen, welkomen! Witamen, witamen! W naszym nowym salonie szwedzkie meble. Good dog! Co to znaczy? A to ja z posłańska, dzień dobry. Good dog. Dzień dobry. Good dog. Good dog. Good dog. Good dog. Widzisz, jak się szybko uczę szwedzkiego? Nazywam się... Henrik Lexvik i będę państwa sprzedawać. Bardzo dobrze. Najpierw niech pan sprzeda moją żonę może. Przestań. Nie, żartowałem. Szukamy łóżka, wie pan? Łóżka! Tak, tak, szukamy łóżka. Musi być duże, małżeńskie, dwuosobowe. Albo trzyosobowe nawet, żeby się między nami trzecia osoba zmieściła. Kto? Elektryczny pastuch. Nie, nie. Macie takie modele? Modele, szerokie modele mamy, to ja model Abba. Abba? Abba! Money, money, money. Ja. A dlaczego Abba? Może leżeć dwie mężczyzny i dwóch kobiet, nie piętrowo. To ja poproszę, pan pokazuje takie. Zanim pokazuję, chcę państwa przeprowadzić przez ankietę, przygotowana przez Szwedzki Instytut Badań nad Społecznością. Ta ankieta bada różnice między społeczeństwem szwedzkie a społeczeństwem polskie. Można? Ja niczego nie podpiszę. Nie podpiszę. Ta ankieta jest animowa. Animowa jest super. Postawisz 3 krzyżyki albo 6? Dlaczego 6? Masz 2 nazwiska. Zaczynam. Czy państwo jest małżeństwo? Co, nie widać? Oczywiście, że jesteśmy małżeństwem. A dygresjo, od jak dawna? Od 100 lat. Przestań. Od 18. To jest... Ja to pierwsze małżeństwo? Proszę pana, jesteśmy katolikami. To jest nasze pierwsze małżeństwo. Pierwsze i ostatnie. No, u mnie pan zapisze tylko pierwsze. Wiesz co, Mietek, to nie było śmieszne. Teraz nie śmieszne. Czy uprawiacie państwo seks poza małżeńskie? Proszę pana, wyłącznie. Mietek! Mietek, nie kupimy tego łóżka naprawdę. Proszę pana, nie uprawiamy. Oczywiście, że nie uprawiamy. I co to jest w ogóle za pytanie? A pan? Co ja? Tak czy nie? A jest może trzecia odpowiedź jakaś? Mietek! Nie, przepraszam. Pomyliło mi się z przedmałżeńskim. Kim ty uprawiałeś seks przedmałżeński? Ze sobą. U nas w Szwecji to się mówi omiet inte at hoppa, det är inte träffas trosurfel. I ktoś to rozumie? Tak, ja. A kto jest, gdyby kuzga nie zgagała, to by jej nie spadała majtki. Dygresjo. U nas w Polsce się mówi, gdyby kuzga nie skakała, to by nóżki nie złamała. Ale z majtkami lepsze. Z majtkami lepsze z kozą jest, patrz. I różnica za różnicą, widzi pan. Ja. Następne pytanie. Czy należycie do jakiejś organizacji pozarządowa? Ja należę do chóru kościelnego i mam kartę stałego klienta w dyskoncie spożywczym. No, taka szycha. A ja, proszę pana,
Należę do takiej organizacji pozarządowej Bania. Żeśmy się z kolegami z osiedla strzygnęli. Pełna nazwa: sobota wieczór Bania. Rozumiem, fińska sauna. Bywa czasami, tak. Czym się zajmujecie w tej organizacji? Jak damy w palnik, rozmawiamy o ważnych problemach społecznych. Przestań. A Ścisiek Kosmala się zajmuje jeszcze sąsiadką z drugiego piętra. No nie kupimy tego łóżka, przysięgam. W tej bali. A stop. Czy jesteście za związkami partnerskimi? A co to jest? Geje i lesbiki. Nie, tylko... A, i Żydzi. Nie, tylko... Co jeszcze, i Szwedzi? Nie wszyscy. Przeciw. Absolutnie przeciw. Niech pan napisze przeciw. A pan? Nie, no nie mów mnie tak, że jesteś za. A co mi dwie czy trzy dziewczyny przeszkadzają? Nie. My z kolegami z bani jesteśmy tolerancyjni. Poza tym w związkach partnerskich lepiej być za niż przed. Niech pan napisze za. Mietek, ja cię nie poznaję. Ja bym chciał, żebyś rano się obudziła, mnie nie poznała i wyszła. Wychodzę. I dobrze, o i widzi pan, krakała i wykrakała. I nie kupimy tego łóżka. Halo, stop. A może takie łóżko wodne, model mokry wiking. Bardzo luksus. Bardzo luksus, ale widział pan, że one się rzuci. Łóżko wodne pęknie i co będzie, panie Szwedzie? Jak to co? Potop.